Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, rok 2019 rozpoczął nam się w bardzo szczególny sposób. Dotychczas w Polsce rzadko spotykany. Rozpoczął się debatą, mam nadzieję, że będzie ona poważna, mam nadzieję, że będzie ona serio, mam nadzieję, że ona przyniesie naprawdę istotne rozstrzygnięcia, geopolityczną, czyli debatą o tym, kto tak naprawdę jest najlepszym polskim, dla Polski sojusznikiem i z kim Polska w wymiarze międzynarodowym powinna na dalszą metę trzymać się bardziej blisko, z kim powinna najbardziej współpracować, kto powinien być naszym najbliższym partnerem. No oczywiście niektóre wypowiedzi można powiedzieć, że nie są najbardziej takie poważne, bo jeżeli pan Lech Wałęsa mówi, że najlepszym naszym sojusznikiem jest Moskwa i że nam jest bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku, a Putin jest mądrym człowiekiem, no nie wiadomo, czy aż tak mądrym jak Jelcyn, bo z Jelcynem, mówi Wałęsa, to zawsze dało się dogadać. To był właśnie wzór takiego partnera, który dawał perspektywę Polsce na trwały sojusz z Rosją. No takie wypowiedzi wydaje się, że nie do końca są poważne, podobnie jak ta, którą sformułował pan Tomasz Lis, który jednoznacznie ocenił, że w dzisiejszym świecie to nie pan prezydent Władimir Władimirowicz Putin jest największym zbrodniarzem, jest największym zagrożeniem, jest największym problemem dla stabilizacji świata. Nie, największym problemem dla świata, największym zagrożeniem dla świata jest kto? No oczywiście pan prezydent Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tak oświadczył Tomasz Lis kiedyś, jak Państwo z pewnością pamiętacie, mający także ambicje prezydenckie w Polsce z kolei. Ja przytoczyłem te dwie wypowiedzi, stawiając znak zapytania co do ich powagi, ale z drugiej strony warto pamiętać, że pan Lech Wałęsa w sposób czasami niepoważny, czasami śmieszny, czasami trudno zrozumiały, ale formułował punkt widzenia, w który naprawdę wierzył i który naprawdę chciał realizować. Być może po raz pierwszy w swojej historii powiedział prawdę o swoim poglądzie na otoczenie Polski i na sojusze polskim. Myślę, że zawsze, nie tylko dzisiaj, uważał, że Rosja jest dla niego najważniejszym sojusznikiem. Nie sądzę, żeby to tylko dzisiaj panu Wałęsie było bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku, zarówno w sensie faktycznym, jak i w sensie symbolicznym, w sensie bliskości politycznej. Tak samo, to samo myślę o panu Tomaszu Lisie. Myślę, że on naprawdę uważa, że z panem Putinem da się dogadać, a prezydent Trump, człowiek, który zmienił politykę Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, który otworzył Stany Zjednoczone na sojusz z Europą Środkową i sojusz z Polską, jest dla niego największym zagrożeniem, podobnie zresztą jak i przecież dla pana Lecha Wałęsy. To nic specjalnie nowego. Ci ludzie po raz pierwszy otwarcie mówią prawdę. Oni są świadomi, że zbliżają się ostateczne rozstrzygnięcia. Oni wiedzą, że ten rok przyniesie decyzję, która na nie dziesiątki, na setki być może lat będzie przesądzała o kształcie Polski i wielkości Polski, więc chcą zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Dziwi tylko wypowiedź w piśmie w sieci pana Piotra Skwiecińskiego, który w takiej symulacji przyszłego konfliktu mówi, że Stany Zjednoczone z pewnością Polskę opuszczą. Krótko
krótko mówiąc, że ten sojusz nam się w żaden sposób nie podoba. No ale przecież pamiętamy, że to pan Piotr Skwieciński swoim artykułem sprzed blisko dwóch lat, z początków 2017 roku, rozpoczął pewną koncepcję polityczną, która nie najlepiej służy, jak się wydaje, nam wszystkim. Więc czy jego sądy są najtrafniejsze, tego nie wiem. Wiem jedno. Rozstrzygnięcia geopolityczne przesądzą o niepodległości Polski, o sile Polski i o dobrobycie nas wszystkich. Mam nadzieję, że będą dobre. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.